Ile tych medali? Zapraszam trzech najlepszych panów. Powodzenia. Czyli powodzenia. Tak. Wzajemnie. Wasz sektor. Proszę? Wie, że się chciał. Jednak 140 osób dzisiaj wzięło udział w Łobzie. Bardzo się cieszę. Łobez fajną też ma lokalizację, jak to w ich logo jest napisane. Serce Pomorza Zachodniego, wszędzie jest blisko, godzinka ze Szczecina, także warto. A i można pokajakować na Redze. Jak dzisiaj można się robiło? Tutaj zdjęcia? Trasy rowerowe oznakowane, na spokojnie. Ciepło. Teren też nie jest zróżnicowany, to też jest taka ładna pogoda, bo troszeczkę inna niż wszystkie w całym cyklu. Zobaczcie na to. Zobaczcie, kawałki boczków. Idealne, bo tak miam miam tu wszyscy opowiadają dookoła. Są rewelacyjne. Naprawdę warto było zapłacić to wpisowe dla tych właśnie pierogów. Witamy, Piotrek. Dziękuję bardzo za dzisiejszą szybką interwencję. Bez tego myślę, że nie przejechałbym tego wyścigu. Piotrek, powiedz tutaj o twojej roli w Decathlonie i generalnie o twojej pasji do rowerów. W Decathlonie pracuję na serwisie, zaczynam jako sprzedawca. Lubię serwisować rowery, zawsze coś tam kombinuję, czy przy swoim.
olimpii przy ligach rowerach. Jeżdżę też MTB, enduro, skaczę dużo od wielu lat. No i tak tego się trzymam. Bikepark Warszawo? Jeżdżę, buduję. O, pięknie. Czyli jesteś członkiem Leśnych Ścieżek? Członkiem nie, ale od niedawna tam się przeprowadziłem i też coś tam działam swojego, buduję. Próbuję troszkę przepchnąć większe flow na trasach, nie budowanie samych przeszkód, a fajne trasy. Może się uda. Czyli taki a la Milky Way w Świeradowie. Bardziej Bielsko, bardziej Dolni Morawa Szczecińska. To było piękne. Niektórzy Puszczę Bukową porównują do Rychleb, a ty byś to zrobił to Dolni Morawy. Też fajnie. Czyli takie małe Czechy w Szczecinie. Fajnie było. Super. A zaliczasz wszystkie przeszkody na bikeparku? Wszystkie. A jak ci się skacze na płatku i mamucie? Pewnie? Mamut poprawiłbym go, bo jest mały, płaski. Płatek poleciałem w tym roku i tą hopę nową za. Bardzo fajna, przyjemna, duża, bardzo mi się podoba. Można sztuczki robić. Ekstra, dobrze, to dzięki bardzo. Dojechała dzisiaj pani? Dojechałam. Gratulacje. Nie było trakcia. Nie było? Była walka, ponieważ na 20 km wyprzedziła mnie Sylwia, a myślałam, że dojadę trzecia, a super. Mnie wyprzedziła i cisnęłyśmy, ścigałyśmy się do końca 10 km. W kategorii wiekowej jak tam? No, chyba. Trzecia Open. Brawo, trzecia Open. I druga w kategorii wiekowej. Gratulacje. O, Artur, zobacz, kurde. To jest wynik. Nie to co my. Czyli zespołowo jechaliście. Zespołowo, tak. My tak, ja krzyczałem ze Józek i co chwilę mi czekał. Ja byłem w Gdańsku i gdzieś nie słyszałem. Przede mną co chwilę gdzieś tam. Józek! Ja to próbowałem 10 metrów przed kołem. Tak mniej więcej się trzymałem. No ale tutaj razem. Jechaliśmy razem na metę, także to super. Fajne. Pozytywnie. Jak się tam dzisiaj jechało na tych gravelach? Powiem tak, w zeszłym roku jechałem MTB, było przyjemniej. Jednak no, przód wybiera te nieruchomości, nie? Na gravelu no, trochę bardziej twardo. No, szybciej, tak mi się wydaje, ale jednak ręce odczuł. Okej. Okay. To super. A ile masz teraz jeszcze do zrobienia? Bo słyszałam, że jedziesz do Szczecina. No właśnie już mnie Natalia przypomniała, że jednak nie, jest takie małe oszustwo. Ale tak naprawdę to by było 97. Ale na gravelu to chyba daje radę. No, by było szybciej, nie? Ale przekonana. Dobrze, to gratulacje. A tobie jak się jechało? Super, faktycznie gravel to troszeczkę inna bajka niż MTB. Wybierało strasznie mocne wszystkie korzenie, szczególnie na zjazdach. A reszta no to do nadrobienia. Tak, najgorzej było chyba na zjazdach, na nierównościach na piachu, a na szutrze, nawet na piachu w lesie było nam łatwiej i szybciej na pewno. Także spoko. Fajnie, dzięki. Dziękujemy. Witam cię, Mireczek. Widzę, że sobie tutaj ładnie znalazłeś miejsce do regeneracji. Dzisiaj jaki dystans? No dzisiaj dystans był mega, niecałe 60 km, także trochę ten dystans dla mnie to jest dość długi, taki był dość, no, dość wymagający, dużo piachów, trochę podjazdów był. Także dla mnie najlepszy taki optymalny jest koło 50. Okej, okay, czyli no jak przystało na kategorię M5, czyli powinna być 50. Ale z tego co wspominałeś wcześniej, niedługo zbliżasz się do M6, czyli jakby nie było, 60 przestała wchodzić w nogi już wkrótce, tak? Bo to za... No to się zgadza, to będzie już niedługo, za rok, dlatego ten dystans już był 59, także w przyszłym roku będzie 60 dystans, już będzie inna kategoria, będzie M6. No i widzisz, no to hartujesz się, żeby wejść płynnie. Płynnie w nową kategorię. Tam już jest, no mi osób startuje, jeśli chodzi na dystansie mega, przeważnie z tej kategorii widzę, że tutaj jeżdżą na dystansie mini. Okej, okay, a ty jednak będziesz podtrzymywał. No będę się starał podtrzymywać, zobaczę jak to mi to po prostu wyjdzie. Nie? Będę starał się podtrzymywać, ale wtedy nie będę miał takiej, jak to się mówi, dużej konkurencji jak w mini jest. Mm-hmm, no gdzie tak. Więcej osób startuje. No, myślę, że ją zdominujesz. A jak tam dzisiaj uzupełniłeś, widzę tu jakieś anaboliki leżą, tak, kubeczku dzisiaj. Też tutaj. Tak, troszeczkę tu jakieś muszę płyny uzupełnić, troszeczkę tu pierogi zjadłem, także trzeba się po wyścigu, jak to się mówi, posilić.
Dobrze. Się zregenerować. To jak najbardziej, odpoczywaj sobie, dzięki. Dobra, pozdrawiam. To na razie, trzymaj się, hej. Cześć, powiedz, jak tam ci dzisiaj jechało? No dzisiaj było bardzo fajnie. Pierwszy raz jechałam w ogóle. To super jechałaś, naprawdę mocno cisnęłaś. Starałam się. Ścigałyśmy się ostatnie 8 km do samej mety, więc było co nie robić. Miałam szans, także. Jak? Nie, no przecież razem przyjechałyśmy. No było mocno, fajnie. Ale odstawiłaś mnie później. Nie, ale naprawdę determinacja super, była moc, możesz jeździć na zawodach śmiało, zapraszamy na kolejne. Łukasz, jak tam dzisiaj start? Opowiadaj. Było przyjemnie, szybko. 5 km przed metą już nie dało się zerwać koła. Wszyscy jechali ze sobą na kola, jeden obok drugiego. Ale co, zadowolony z wyniku? Zadowolony z wyniku, 10 km, pierwsze miejsce w kategorii. Świetnie. Na finisz wjechaliśmy w 8 osób, jakoś tak. Każdy walczył do końca, ale to już te serpentynki już od początku do końca jak się ułożyło. Tak już jechał każdy. Każde takie ułożenie, jak wjechał w serpentynkę tak naprawdę, wjechał na metę. Super, jakie plany teraz? Jaki wyścig? Do czego się przygotowujesz? Prawdopodobnie zachodnia liga. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie z przytoczną za tydzień. Albo za, no, za tydzień. Za tydzień, no. Później Tour de Pologne i ultramaraton. Jakieś znów dłuższe dystanse, tak jak... Ultramaraton, tak? 4 sierpień w Górach Izerskich, w Górach Magedon. Ile kilometrów? Dystans krótki, 180 km. Krótki, słyszeli państwo. 10 tysięcy metrów przewyższa. Dobrze, to może już zakończymy. Dzięki. Jak tam dzisiaj? No dobrze, nie? Trzecie miejsce Open. Brawo! Dwie sekundy straty do pierwszego. No końcówka, nie? Najmocniejsza. No, opowiedz, jak tam było. Jak tam na końcówce się ścigaliście? No co? Zakręt chodziłem w pierwszy, byłem drugi cały czas, no i ostatni zakręt wypchali mnie troszeczkę, tak taktycznie, no i skończyłem na trzecim miejscu. No to i tak ładnie, no. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Co tam wygrałeś, powiedz? Trzecie miejsce w kategorii M3 Masters. No mała konkurencja była i dojechałem praktycznie czwarty od końca. A to się nie liczy. Ważne, że wygrana jest. No i tak, no, poszczęściło się. Gratulacje. Dziękuję. Dzisiaj jechało? Bardzo dobrze, tylko gorąco było. Po wszystkim trasa było gorąco. Bardzo szybka. No, żeby deszczu trochę chociaż było na trasie, to by było jeszcze lepiej. Ale trasa bardzo ładna jest. Szybka, można się ścigać. No i podium było, słyszę? Widziałam, podium było. Tak. Pierwsze miejsce. Tak. Gratulacje. Dzisiaj same sukcesy. Andrzej pierwsze miejsce, Renata pierwsze miejsce, ja pierwsze miejsce. Wow, super. Gratulacje. No, całkiem wyścig przyjemny. Miła niedziela. Miła niedziela, gorąco, ale... Fajnie. Fajnie było. Zapraszam dwie najlepsze zawodniczki wśród gravelowców. Na miejscu pierwszym Natalia Pindera, Pro Tour Racing Team, i na miejscu drugim Magdalena Bruzgo, Street Gym Szczecin. Natalia Pindera i Magdalena Bruzgo, dwie najlepsze, jedyne zawodniczki dzisiaj na gravelu. 2 godzinki 33 minuty i 2 godzinki 37 minut pani Magdaleny. Natalia Pindera, Pro Tour Racing Team ze Szczecina, i Magdalena Bruzgo, również ze Szczecina, Street Gym Szczecin. Pani Magdalena Bruzgo dzisiaj przyjechała pociągiem, więc może jakiś transportik załatwimy do Szczecina. Rowerem? Naprawdę? Nie, ja sobie pani robię. Naprawdę? No i zapraszam chłopaków z Gorzowa. Na miejscu pierwszym Karol Frydrych, na miejscu drugim Kacper Szczepaniak i na miejscu trzecim Maciej Iwko. Bardzo ciekawie się oglądało dzisiejszą rywalizację. Na pierwszym okrążeniu chłopaki jechali w zwartej grupie, Karola Frydrycha z nimi nie było, bo pomylił trasę, przestrzelił zakręt. Miał gdzieś 2 minuty straty do chłopaków, ale ich dogonił i przegonił, bo wygrał na ostatnich tutaj agrafkach. Naprawdę mega się to oglądało, jak Kacper Szczepaniak 4 razy tutaj próbował na prostej zaatakować, ale Karol nie dał mu i
i wziął górę. I Karol Frydrych pierwszy, Kasper Szczepaniak drugi, Maciej Iwko. 2 godziny, 4 minuty. Jeszcze raz chłopaki dziękujemy, że wpadliście. Team Melisa Staszak na miejscu pierwszym, na miejscu drugim Renatka Postawa, zgrawerowanie 3D Racing Team. I na miejscu trzecim Justyna Wąchnicka, Greasy Heroes. Trzy najlepsze panie na dystansie mini. I tak lecąc po klubach, to pierwsza zawodniczka, nasz firmowy team, druga zawodniczka z grawerowania, czyli też tutaj zaprzyjaźniona firma, i Greasy Heroes zawsze nam filmiki robi, również nasz partner, czyli można powiedzieć ustawka, sami swoi na mecie. Melisa Staszak, Renata Postawa i Justyna Wąchnicka, trzy najlepsze panie na dystansie mini. No Meliska Staszak dzisiaj naprawdę te pierwsze miejsce z dużą przewagą okupiła, dużym wysiłkiem po starcie od razu do karetki, ale już jest z nami, cała i zdrowa. Gratulacje, chwila dla fotoreporterów. Dzisiejsze zdjęcia znajdziecie na naszej stronie i też na stronie Klaudii Anioł, czyste foto jak zawsze. Dzisiaj na miejscu pierwszym po naprawdę emocjonującym finiszu. Tutaj na tych agrafkach przetasowywali się co zakręt, ale jednak wygrał Marcin Ryś z Bytowa, Baszta Bytów. Na miejscu drugim Paweł Żywicki, Studzienice, Prefabet i Jarosław Buda, Czorty Warzymice. Marcin Ryś, Paweł Żywicki i Jarosław Buda z Kołbaskowa, trzech najlepszych zawodników, przyjechali razem. Sekundowe, niecałe różnice. Marcin Ryś, Paweł Żywicki i Jarosław Buda. Piękny finisz, naprawdę świetnie się to oglądało. I Marcin Ryś z Bytowa, Baszta Bytów, zwycięża dzisiaj na dystansie mini w Łobzie na zachodniopomorskim pucharze MTB na trzeciej edycji. Brawa dla najlepszych zawodników na dystansie mini. Chodź, chodź, jak już chłopczyku przyszedłeś, to chodź. Na miejscu pierwszym Adrian Zimny, Pro Tour Racing Team. Na miejscu drugim Jakub Orzechowski, Pro Tour Racing Team. I na miejscu trzecim mój serdeczny kolega ze Świnoujścia, Baltic Home Świnoujście, Tomasz Jaworski. Adrian Zimny, Jakub Orzechowski i Tomasz Jaworski. Czekajcie, bo tu braweran szaleje. Najlepsi na dystansie mega. Dzięki, Damian. Brawa dla najlepszych zawodników na dystansie mega. To są konie, naprawdę. Adrian Zimny, świeżo upieszony wicemistrz Polski XC. Dziękujemy. Sławomir Patra, ZPMTP Team nasz, fabryczny team Sławuś. Dzisiaj 2 godzinki 20 minut, a pomylił trasę jeszcze, bo pojechał na juniorów, ale wrócił i wygrał kategorię. Na miejscu drugim Rafał Panaszek z niewielką stratą i na miejscu trzecim Piotr Żak. Zatem Sławomir Patra, ZPMTB Team, Rafał Panaszek, Greasy Heroes i Piotr Żak z Watafy. I chłopaki ze Szczecina wszyscy. Brawa dla najlepszych zawodników kategorii M3. Smakują? Fantastyczne. Szanowni Państwo!